Dzień dobry Państwu, Jakub z Gierski. Witam wszędzie tam, gdzie nas jeszcze nie zbanowali, czyli Rumble, czyli Twitter, czyli Banby.com, czyli Spotify Video i gdzieś tam jeszcze. Może na moim kanale na YouTubie, który jeszcze się ostał, bo jest imienny i nie ma związków przynajmniej w nazwie z tym czasem, może dlatego jeszcze przetrwał. Więc odsyłam tam wszędzie, bo dzisiaj kolejna rozmowa z Romanem Warszawskim. Witaj. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Zanim zaczniemy rozmowę kolejną z cyklu, to oczywiście kilka ogłoszeń wstępnych. Po pierwsze 1,5% w ramach rozliczeń PIT-u, bo teraz mamy ten okres rozliczeniowy, książka i e-book w prezencie. Już redaktor się pośpieszył i, znaczy redaktor, operator i chciał już pokazać numer, więc przejdźmy do tego numeru. Tak, tutaj jest najnowszy numer najwyższego czasu. 34 tysiące złotych rocznie, tyle zapłacisz za zielonych wariatów, to według wyliczeń Łukasza Warzechy. Ciekawy wywiad bardzo i też wiele innych ciekawych materiałów, więc zachęcamy, żeby się zapoznać z tym najnowszym numerem naszego dwutygodnika. Konferencja Prawicy Wolnościowej, czyli impreza, która będzie 13-14 kwietnia w weekend w Warszawie. Na stronie konferencjaprawicy.pl można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje, jak również formy wsparcia. Do tego zachęcamy. Oraz Buy Coffee, czyli taka codzienna forma wsparcia, postawienie kawy, abyśmy mogli się rozwijać jako redakcja, bo jak Państwo sami widzą, niestety jesteśmy banowani, zwłaszcza na YouTubie, więc mamy sporo problemów. No i Biblioteka Wolności, czyli dla każdego coś ciekawego, jeżeli chodzi o książki, z nowości nowa generalna gubernia pana Michalkiewicza oraz zmiany klimatu profesora Kowalczaka. Biblioteka Wolności, tam odsyłam, każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Teraz już przejdźmy do rozmowy. To jest kolejna rozmowa z cyklu naszego redpillowego i umówiliśmy się, że w końcu porozmawiamy trochę o historii feminizmu, więc zadam takie pytanie, czym ogólnie jest feminizm jako ruch polityczno-społeczno-kulturowo-ideologiczny, jak on się narodził mniej więcej, jak możemy go w ogóle scharakteryzować? Znaczy historia to chyba bardziej twój konik, ale tak mówiąc szczerze, feminizm praktycznie rzecz biorąc to ruch supremacji kobiet. Mhm. Ruch kobiecego egoizmu i przepychania wyłącznie kobiecego imperatywu, jaki by on nie był. Czy ten imperatyw jest reprodukcyjny, czy też ogólnie życiowy. W każdym razie feminizm stara się przedstawić jako obiektywny sposób przetwarzania świata, świat w taki sposób, jak przetwarzają go kobiety, łącznie z podlaniem go kobiecym solipsyzmem i skoncentrowaniem na własnym bezpieczeństwie. Okay. I od początku tak było, tam się nic nie zmieniło. Druga rzecz, jeżeli chodzi o sam feminizm, wielu ludzi uważa, że źródłem feminizmu jest marksizm, bo w dzisiejszych czasach można powiedzieć, że feminizm jest nieodłącznie z tym marksizmem ożeniony. Ja z kolei wiem, że jeżeli chodzi o anglosaskie korzenie feminizmu, to one sięgają nie tyle korzenia marksistowskiego, co biblijnego, co zahaczają o coś, co się nazywało Social Gospel Movement, i wywodziło się z stowarzyszeń katolickich, znaczy nie katolickich, protestanckich i ich sposobu interpretowania Biblii. Okej, tak, bo generalnie jeżeli chodzi o taką oficjalną narrację, to wskazuje się, że feminizm, który dzielimy na fale, bo są cztery fale feminizmu, może już teraz piąta, kto wie, ale generalnie tak to w toku rozmowy przybliżymy dokładnie, ale powiedzmy, że ta pierwsza fala to jest XIX wiek, tak? Tak to się wskazuje, jeżeli chodzi o to oficjalną wykładnię, aczkolwiek też spotkałem się z wieloma takimi artykułami mówiącymi, że feminizm, to w ogóle to jest ciekawa rzecz, bo podobnie jest, jeżeli chodzi o inne ideologie polityczno-społeczne, na przykład faszyzm. Wiemy, że faszyzm to są Włochy, to jest Mussolini, to jest XIX wiek, lata 20-30, a oczywiście lewica rozszerza, że faszyzm to w sumie jest pojęcie takie uniwersalne, że we wszystkich momentach historii byli ci faszyści, prawda? I trochę tak jest z feminizmem, to znaczy, że na przykład Jezus Chrystus był feministą, oczywiście o tym nie wiedząc, i tak dalej, że feminizm to jest taka uniwersalna idea, która towarzyszy ludzkości i w różnych momentach się objawia jako coś pozytywnego, więc na przykład Chrystus był feministą, aczkolwiek wydaje mi się, że nie, więc chyba byśmy trzymali się tej narracji. Czy ja się zgodziłbym, że feminizm w dużej mierze z nami jest tak długo, jak długo istnieje ludzkość. Mhm. Bo kobiety mają w sobie zainstalowaną skłonność do bycia stronniczą na rzecz własnego gatunku. Kobiety zazwyczaj, jeżeli jest spór kobieta i mężczyzna, z automatu dużo łatwiej identyfikują się z kobietą. Mężczyźni tego wszystkiego nie mają. U mężczyzn z kolei bardzo często odpala się
odruch białego rycerza. I my jako gatunek sami z siebie jesteśmy genocentryczni i nie możemy być inaczej niż genocentryczni, co już wcześniej tam mówiłem, w związku z tym, że skoro mężczyźni są tą płcią zbywalną, którą używamy do załatania, rozwiązania jakichś problemów, czy to wojny, czy to katastrofy naturalne, czy czegokolwiek, a kobiety są wąskim gardłem reprodukcyjnym, no to my jako gatunek musimy w tą stronę kobiet być skrzywieni pod kątem priorytetyzowania ich dobrostanu i bezpieczeństwa, bo kobiety to dzieci, dzieci to przyszłość, więc jak inaczej nie będziemy mieli tego w głowie poustawianego, inaczej to nie będzie działało. Tyle, że musiał nastąpić wiek XIX wraz z jego rewolucją przemysłową, kiedy zaczęliśmy tak nadprodukowywać dobra, że mógł powstać mechanizm pozwalający na ćwiczenie bardzo luksusowych poglądów, które w innych warunkach nie miałyby racji być tu, z tego względu, że bardzo szybko by zawaliły społeczeństwo. Tak jak też wielokrotnie mówiłem, w XX wieku mamy złudzenie, że kobiety tych mężczyzn nie potrzebują, ale jak Aaron Clary wziął dane amerykańskiego tam dane ich jego urzędu statystycznego i zaczął sprawdzać po kolei, jak to wygląda we wszystkich branżach, które są niezbędne dla funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa, to się okazało, że gdyby mężczyźni zniknęli, to społeczeństwo zawaliłoby się błyskawicznie i nieodwołalnie i tam śmiertelność wśród kobiet to by tak wywaliła pod 90%. Że mogła się technologia zmienić, ale no, pewne rzeczy zostały niezmienione, tylko że wraz z masową produkcją dóbr, wraz z uprzemysłowieniem, no to pojawiło się takie złudzenie, mniejsza część mężczyzn może to wszystko robić. Pojawił się też mechanizm bardzo dużego państwa opiekuńczego, no i to państwo, wchodząc bardzo często w rolę mężczyzny, daje to złudzenie, że no, one sobie same poradzą. Na początku to była tylko taka narracja, że one nie może być tak, że kobiety są pozbawione głosu i tylko chodzi im o to, aby mogły w jakiś sposób uczestniczyć w życiu publicznym i aby mogły się wypowiadać. Były też prawa, które sprawiały, że żona, jakby to powiedzieć, straciła dużą część sprawczości w momencie, kiedy stawała się tą żoną, bo to nie było tak też nawet i u anglosasów, że kobieta nie miała możliwości zarządzania swoim majątkiem. Bardzo często po prostu zarząd tym majątkiem przechodził na męża w momencie, kiedy ona brała ślub, ale z tego powodu, że mąż później zaczynał odpowiadać za jej zobowiązania. A teraz na skutek właśnie trwania już którejś fali feminizmu doprowadziliśmy do sytuacji, że to mąż jest w sytuacji takiej żony sprzed feminizmu, gdzie to mąż ponosi odpowiedzialność w dużej mierze za rodzinę i ma znacznie mniej sprawczości wewnątrz małżeństwa niż poza tym małżeństwem. Ale to jest konsekwencja tych wszystkich fal feminizmu, gdzie też uważam, że nie ma fal feminizmu. Mamy cały czas jeden ten sam ruch supremacji kobiet i ciągnięcia w swoją stronę. Okej, okay, tutaj trochę tej historii przybliżmy, bo żeby nasi oglądający połapali się w tym. Jak wiadomo, mówi się o tych falach. Ja tutaj sięgnę sobie do encyklopedii antykultury, której jestem współautorem. I jest takie hasło: feminizm. Czy historia feminizmu jest zakłamana? Odpowiadam, że tak. I pisałem to hasło, więc przeczytam parę rzeczy, parę ciekawostek, bo generalnie kwestia jest taka, że w 1968 roku taka dziennikarka Martha Lear napisała artykuł The Second Feminist Wave, What Do These Women Want? W czasopiśmie The New York Times Magazine i generalnie, czyli ona jakby w 68 roku ukuła pojęcie drugiej fali, a wcześniej się w ogóle nie mówiło nawet o pierwszej, czyli jakby można powiedzieć, że po czasie stwierdziła, że to, co my teraz dziewczyny robimy w tych latach 60. to jest drugą falą, czyli drugim etapem w stosunku do tego pierwszego etapu, jakim były te sufrażystki, emancypantki w XIX wieku, prawda? Czyli te walczące o prawa wyborcze, o uczenie się na uczelniach i tak dalej. I tutaj wykazałem, że to jest po części prawda, ponieważ te radykalne lewicowe aktywistki z lat 60. jakby ich pierwowzorem raczej nie były te sufrażystki, które często, niekiedy czy często, zależy jak spojrzeć na te statystyki, ale często to były chrześcijanki, które naprawdę były przeciwko aborcji, takich wiele przypadków. Tak jak mówiłem, źródło amerykańskiego feminizmu. Tak. W ruchach biblijnych, w social gospel movement, u protestantów po prostu. No właśnie, właśnie o tym mówię, że to tak średnio do nich pasuje, więc lepszym tym pierwowzorem tej pierwszej fali to było to, co działo się w ruchach socjalistycznych i komunistycznych. Tutaj przeczytam krótki fragment, że raczej powinniśmy tutaj odwoływać do
do tego, że w 1907 roku w Stuttgardzie odbyła się Międzynarodowa Socjalistyczna Konferencja Kobiet, w której wzięły udział delegatki z 15 krajów, z Wielkiej Brytanii, Belgii, Austrii, Francji, Rosji czy Stanów Zjednoczonych. To jakby powstała też specjalna rada działająca przy marksistowskiej drugiej międzynarodówce. W 1910 roku była druga konferencja w Kopenhadze, potem w Brnie, w Sztokholmie i tak dalej. I do tej organizacji należały takie panie jak Aleksandra Kołłątaj, Inessa Armand, Nadjeżda Krupska, czy Angelika Bałabanowa oraz Jelena Rozmirowicz. I to są wszystkie te panie, które po tym jak Lenin przejął władzę w Rosji, to zaczęły sobie działać na polu tej polityki kobiecej, a efekty są oczywiście takie, że wtedy w rewolucyjnej Rosji wystrzelił w kosmos przemysł aborcyjny, rozwody za jeden podpis, tam taka prostytucja seksualna, miliony dzieci bez rodziców i tak dalej, i tak i dalej. I spadek produktywności wśród mężczyzn. Tak. I ciekawe dlaczego, jak mężczyźni nagle się zorientowali, no, że bycie produktywnym nie ma nic wspólnego z tym, czy można mieć rodzinę, czy można mieć kobietę, czy można z nią żyć. Jak oni na to zareagowali? No, stracili raczej sens większy w takim działaniu, można powiedzieć, indywidualnym i społecznym, ale jakby nawiązuje do tego, że jeżeli te feministki za 60. miałyby się do czegoś odwoływać, to raczej do tych eksperymentów z lat 20. w Rosji bolszewickiej, gdzie oczywiście skończyło się to wielką degrengradą społeczną, w mniejszym stopniu mogą się odwoływać do sufrażystek, które powiedzmy mają bardziej taki korzeń liberalny, powiedzmy, niż marksistowski, tak? Więc jakby pierwsza fala to jest po prostu bolszewia, a druga fala lat 60. to jest taka zachodnia bolszewia, może w ten sposób powiedzmy. To są jakby dwie pierwsze fale. A jeżeli chodzi o trzecią falę, już tutaj sobie patrzę, trzecia fala dokładnie to są lata 90. XX wieku. O ile w drugiej fali lat 60. no to te kobiety skupiały się, czy te feministki w zasadzie skupiały się na tym, że ten dom jest opresją i ten patriarchat monogamiczny i tak dalej, i tak dalej. To w trzeciej fali zaczęto patrzeć, że te feministki z lat 60. to były głównie białe kobiety z klasy średniej, więc trzeba się teraz otworzyć na afroamerykanki, indianki, latynoski, islam i tak dalej, i tak dalej, a ponadto też te LGBTQIA i tak dalej, i tak dalej, czyli te wszystkie takie bardziej różnorodnościowe rzeczy. To są lata 90. I kończąc, czwarta fala, czyli to, co widzimy teraz, to jest tak mniej więcej 2013 rok i mnóstwo różnych happeningów i akcji, które zdobyły popularność w internecie, czyli nie wiem, na przykład, że wszystko jest gwałtem, więc to Me Too, albo że mężczyźni jak siedzą w środkach komunikacji miejskiej, to szeroko rozstawiają nogi i nie można usiąść, więc to też jest tam mikroagresja seksualna, albo że nie wiem, że sex working jest super sprawą, tak? Tego typu rzeczy to jest albo czwarta też fala. To, co jest kwintesencją postmodernizmu, że w ogóle kategoryzacja i podział na kobiety i mężczyzny. Mężczyzn jest czymś złym, płeć jest zjawiskiem płynnym, a wszelkie relacje między ludźmi, którzy mają jakąś różnicę potencjału, oparte są o przemoc. Tak. Jeżeli mąż w domu więcej zarabia, to znaczy, że ewidentnie jest przemocowy, on nie powinien w ogóle o niczym decydować, no bo jako ten, który zarabia więcej, jest z natury zły. No tak. Dużo lepiej będzie o tym wszystkim decydowała żona, która w tej sytuacji jest tą pokrzywdzoną, więc jest lepszą. Tylko tutaj to będzie takie bardzo płynne, bo feminist czwartej fali na przykład twierdzi, że chce pomóc mężczyznom. Chce pomóc mężczyznom, wyzwalając ich z okowów patriarchatu, bo patriarchat też krzywdzi mężczyzn. Mhm. Przy czym do dzisiaj nie potrafią poddać spójnej jakiejś definicji patriarchatu. Te definicje się bardzo mocno mieszają. Najogólniej można stwierdzić, że patriarchat to zło. No tak. Jeżeli by tu nawet można było zacząć żartować coś na temat kobiecej logiki, to ten feminizm współczesny już totalnie idzie w tą stronę, bo zaczyna operować takimi pojęciami totalnie nieostrymi. I właśnie tam wystarczy ci wiedzieć i przyjmować jako definitywnie, jako założenie, że właśnie patriarchat to zło, więc wszystko, co jest złem, jest patriarchatem. Feminizm to dobro, wszystko, co dobro, to jest feminizmem. Męskość jako taka jest toksyczna. Potrzebujemy nowej męskości, która jest kobiecością. Jeżeli mężczyzna przetwarza świat w sposób kobiecy, kieruje się przede wszystkim emocjami i to tylko emocjami przetwarzanymi na sposób kobiecy, no bo przecież niemożliwe, żeby mężczyzna sam z siebie inaczej przetwarzał emocje niż kobieta, żeby to w jakikolwiek sposób było podszyte biologią. I ten sposób myślenia nam tu się cały czas będzie rozwijał.
Przy czym oczywiście w XXI wieku coraz więcej kobiet ucieka od samej marki feminizmu. Samych kobiet określających się jako feminizm to będzie dominowało wśród pracownic korporacji. Większość tak zwanych zwykłych dziewczyn będzie uważało, że feministkami nie jest. Gdzieś widziałem, że bodajże w Danii czy w Holandii tylko tam z 15 czy jakiś niewielki odsetek procent kobiet identyfikował się w ogóle jako feministki, co nie zmienia faktu, że jak porozmawiać z tymi kobietami, to się okazuje, że one odrzucają tylko najbardziej radykalne pomysły dzisiejszej fali, która lata z czerwonymi włosami i krzyczy na ulicach, proszę się miłować i oddalić w dużym tempie. Ale jeżeli chodzi już o same założenia feminizmu, które przeplatają się w takim wyobrażeniu, że mężczyźni w życiu zawsze mają łatwiej, że bycie kobietą zawsze wiąże się z byciem ofiarą, że przemoc ma płeć i że kobiety tą płcią są non-stop zagrożone ze strony mężczyzn, to ta wizja świata jest właściwie powszechna wśród pań. Rzadko kiedy może trafić na jakąkolwiek, która stwierdzi, że no, no, to trochę wygląda inaczej. Powiedzieliśmy o czterech falach, ale też warto powiedzieć o konfliktach, ponieważ można powiedzieć, że ta czwarta fala obecna, taka, która nie dotyczy tylko kobiet, ale i mężczyzn uważających się za kobiety i w ogóle tam wszystkich tych płci, które zostały wymyślone, no to jakby jest spór pomiędzy tą falą, a tą wcześniejszą, która uważa, że jednak ruch kobiecy dotyczy tylko kobiet. I to są tak zwane terfki, czyli właśnie wykluczające tych transów z tego ruchu. I jak wygląda ten spór? Znaczy, terfki to jest margines, tak na dobrą sprawę. Głośny, ale margines. Terfki zresztą też uważają, że na przykład ten feminist czwartej fali to patriarchat. Mhm. Potrafią tak powiedzieć. W ogóle też to, co jest ciekawe w podejściu terfek, to, że one między słowami zauważają, że z byciem kobietą wiążą się pewne przywileje, bo to jest logiczna konsekwencja tego, iż odmawiają tych przywilejów mężczyznom, ale jednocześnie uważają, że kobiety są największymi ofiarami systemu i to, co tutaj przejawia się niemalże w sposób komiczny, to, że terfki powoli zaczynają zahaczać o dzisiejszą prawicę. Czyli radykalne, rozwrzeszczane feministki z lat 90., nie zmieniając swojego miejsca na spektrum poglądów przez odrzucenie kobiet z penisem, teraz stają się miłymi gośćmi na prawicy, gdzie niektóre chłopaki z tej strony prawicowej reagują na nie na tej zasadzie, że o, dziewczyny wreszcie poszły po rozum, wiedzą, że my dla nich jesteśmy lepsi, co dowodzi, że nasz sposób zdobywania kobiet jest lepszym niż ten lewicowy. Bo też trzeba pamiętać, że cały feminizm może funkcjonować i funkcjonuje, ponieważ mężczyźni non-stop między sobą bardzo mocno konkurują kobiety. I ta męska konkurencja sprawia, że duża część mężczyzn wybiera jako strategię swój element gry, podstawę swojej gry, podlizywanie się kobietom. Więc mogą, że tak powiem, wszystkie te tutaj treści właśnie być również przez mężczyzn kolportowane dalej. Plus no jeszcze mamy takie zjawisko psychologiczne, że kobiety są cudowne, czyli że kobiety nie mogą niczego złego robić. My właśnie jesteśmy bardziej skłonni, bardziej pozytywne cechy charakteru przypisywać kobietom, plus jesteśmy w stanie przypisywać im bierność. I nikt nie chce dokonać takiego sprawdzenia, jakie źródło ma wiele dzisiaj takich negatywnych zjawisk społecznych, takich jak na przykład właśnie rozpad rodziny nuklearnej, eksplozja samotnego macierzyństwa, atomizacja tego naszego społeczeństwa. Nikt nie chce przypisać feministkom to, co ja z radością zrobię. Gigantyczną sprawczość. W mojej opinii mało która ideologia przeorała nas tak w XX wieku jak właśnie feminizm. I przeorała nas na takim poziomie bardzo mocno fundamentalnym. Spotkałem się nawet z taką opinią, że na przykład podstawą dla czwartej fali feminizmu było to, że dzieciaki w latach 70., 80., 90. zaczytywały się komiksami, między innymi X-Menami, innymi komiksami z superbohaterów, gdzie w świecie wymyślonym przez nerdów kobieta obdarzona supermocami spokojnie mogła, że tak powiem, walczyć ze złolem, który był wielkim mężczyzną. I my zaczęliśmy wierzyć w dzieła własnej popkultury, które nam podpowiadają, że tych różnic między płciami nie ma. Okej, czyli można też powiedzieć, że nawet jeżeli, to sobie będzie pewna taka oczywistość, ale może nie każdy sobie to uświadamia,
że nawet jeżeli nie wyznajemy feminizmu, nie czujemy się członkami tych różnych fal, to i tak nasza mentalność już jest przesiąknięta tą ideologią w jakimś tam Feminizm stopniu. absolutnie wygrał wojnę ideologiczną. A ponieważ wygrał wojnę ideologiczną, zrobił to samo, co zrobił każdy zwycięzca, czyli napisał swoją historię. I nawet jeżeli mamy dzisiaj spojrzenie takie, że no nie wszyscy chcą się zgadzać z paniami spod znaku tego no, fistingu Wenus, czy spod znaku pioruna, no i hasła proszę się miłować albo oddalić w pośpiechu, to jednak ciągle większość ludzi wierzy, że kiedyś była ta pierwsza dobra fala feminizmu, gdzie one protestowały dokładnie w ten sam sposób, jak nasze dzisiejsze panie, też krzyczały, też histeryzowały, też właśnie oskarżały mężczyzn o wszystko, co najgorsze. Wtedy to było, zwłaszcza w warunkach amerykańskich, podlane też walką ze sprzedażą alkoholu, bo to była też jedna z ważnych takich akcji feministycznych. Niestety, bo to się tak okazuje, że wiele takich zdjęć, ujęć, memów historycznych okazuje się być nie do końca prawdziwych. Jest takie zdjęcie niezbyt urodziwych pań, które stoją na tle plakatu "The lips that shall touch alcohol never shall touch my lips", czyli usta, które dotkną alkoholu, nigdy nie dotkną moich ust. To niestety chyba była komedia ówczesnych czasów, ale ona doskonale oddawała też to, co się działo wtedy w Stanach Zjednoczonych. I jak zwykle no, można powiedzieć, że świat był podlany, piekło było wyprodukowane dobrymi chęciami, bo panie chciały zlikwidować alkoholizm, aby rodziny były silniejsze, a doprowadziły do powstania gigantycznego przemysłu przestępczości zorganizowanej. Okej. No dzisiaj można powiedzieć, że czwarta fala, promując sex work jako zwykłą pracę, też może wspierać, że tak powiem, światek podziemny, no bo robi troszeczkę za rekrutację do najstarszego zawodu świata. Przynajmniej wspiera rekrutację do tego najstarszego zawodu świata. Okej. Jakby odpowiedzieć na taki zarzut, że no dobra, te wszystkie fale feminizmu najnowsze, no to trzeba odrzucić, no ale przecież jak można zanegować, że kobiety powinny mieć prawa wyborcze, bo sufrażystki, albo że mogą się uczyć na uczelni, jak tam emancypantki chciały na przykład prawo do nauki, to jak można to negować? Znaczy, ja nie tyle chcę negować to wszystko, tylko chcę zwrócić uwagę, że w dużej mierze jest to często niesprawiedliwe. A to, że w przeszłości funkcjonowało to inaczej, to miało swoje uzasadnienie, że tak powiem, materialne. Zacznijmy od edukacji, bo to jest trudniejsze do wyobrażenia sobie. Bo dzisiaj mamy nadprodukcję dużą dóbr. Dlaczego w przeszłości nie dopuszczano kobiet do edukacji? Ponieważ to, żeby społeczeństwo mogło kogoś wyedukować, musiało zmarnować jakiś nadmiar właśnie dóbr, jakie posiadało, a więc na końcu musiało się okazać, że ta osoba, która będzie skończy tą wyższą uczelnię, będzie pracowała maksymalnie wydajnie, jak się da. Czyli jeżeli na przykład edukowaliśmy medyka, to nie mogliśmy zakładać, że on nam będzie znikał co jakiś czas na chwilę z funkcji tego medyka, bo na przykład chce mieć rodzinę i chce jej poświęcić więcej czasu. Tylko jak już zainwestowaliśmy czas w jego umiejętności, to niech on pracuje nie 40 godzin w tygodniu, a 60, 70 i 80, abyśmy jako społeczeństwo mieli z niego jak najwięcej. Dlaczego? Ponieważ mieliśmy bardzo ograniczone zasoby i do połowy XIX wieku głód był czymś normalnym. Jak gdzieś szkoliliśmy jakiegoś medyka, to można by było znaleźć takie powiązanie, że no, te zasoby kosztowały, że ktoś gdzieś umarł z głodu. To jest może takie przesadne uproszczenie, ale w dużej mierze tak mogło to funkcjonować, jeżeli ilość zasobów w kraju jest taka właśnie, że co chwilę może się przydarzać klęska głodu, gdzie ludzie z tego głodu umierają. Dalej, jeżeli chodzi o prawa polityczne, no to ja już zwracałem wcześniej uwagę, że ten mit, że mężczyźni rządzili światem, no to jest prawda, ale taka nie do końca. Nawet w polis greckich to tylko mały odsetek mieszkańców Aten miało prawa obywatelskie i miało możliwość głosowania i brania udziału w tym zgromadzeniu powszechnym. Cała reszta to obywatele byli, którzy nie dysponowali prawami i nie mieli nic do powiedzenia. A co się jeszcze wiązało z byciem obywatelem? Obowiązek obrony ojczyzny. Bo te prawa polityczne dostawało się nie za nic, tylko za to, że miało się obowiązki względem tej ojczyzny i tę ojczyznę się broniło. I w XIX wieku prawa polityczne rozszerzały się na mężczyzn z tego powodu, że w tym wieku też powstawały masowe armie.
I w pewnym momencie władcy się zorientowali, że jeżeli chcemy mieć rekruta, który jest zainteresowany wynikiem działań wojennych, a nie zastanawia się, jak to wszystko rzucić w diabły i zdezerterować i ukryć się, bo życie jest piękne, a tutaj ryzyko utraty tego życia jest ogromne, no to trzeba było ich uczynić częścią tego, o co oni walczą, a więc trzeba było im przyznać pewne prawa. I ja zwracam uwagę, że właśnie mieliśmy sytuację taką, że skończyła się pierwsza wojna światowa. W Europie w tej wojnie swoje życie na polach walki oddały miliony mężczyzn, dosłownie miliony mężczyzn. Prawie nikogo nie było, kogo ta maszynka nie przemieliła w ten czy w inny sposób. Tylko mężczyźni za swoje prawo głosu płacili, będąc właśnie kalekami, będąc rozrywanymi przez te pociski, a kobiety za te swoje prawo głosu płaciły, no, czasami zaczynając pracę w fabryce, co uznawały za początek swojej emancypacji. I w ogóle no, można odnieść takie wrażenie, że feminizm to jest podzięka dla mężczyzn za wyzwolenie kobiet z ich tradycyjnych ról. Jak powstały warunki techniczne, materialne do tego, żeby kobiety mogły opuścić tą przysłowiową kuchnię, to patrząc na feministki, część kobiet nie może tego mężczyznom do dzisiaj wybaczyć i prowadzi z nimi permanentną wojnę. No tak, ale odnośnie wojny, to wiesz przecież, na przykład nawiązując do różnych ostatnich wypowiedzi znanych polityczek, że tak powiem, no, że przecież na wojnie to sobie mężczyźni mogą bezkarnie tego tamtego, a przecież kobiety są ofiarami wojny, bo tracą tych mężów, braci i ojców, tak? Więc w sumie kobiety I ta mają wypowiedź najgorzej. Hillary Clinton dobrze pokazuje poziom empatii, jakie kobiety mogą mieć względem mężczyzn. Kobiety nie kochają mężczyzn bezwarunkowo. Kobiety kochają mężczyzn tylko jeżeli oni stanowią jakąś tam wartość dodatnią. Kobiety kochają bezwarunkowo dzieci. A jeżeli jest się mężczyzną, no trudno się mówi, jesteś w razie czego do poświęcenia, ważniejsze jest bezpieczeństwo jej i dzieci. Tylko jeżeli mamy równe prawa głosu i mamy połowę społeczeństwa, które no, trochę ma gdzieś jedną połowę społeczeństwa, a druga połowa społeczeństwa ma ten odruch, żeby dbać o tą część społeczeństwa, która ma ich gdzieś, to tworzy pewną nierównowagę i dzisiaj doszliśmy do tej sytuacji, o której mówiłem na samym początku, że na skutek przemian społecznych i działania feminizmu, mężczyźni są pozbawieni sprawczości. Kobiety mają w związkach, w relacjach, w życiu codziennym, tym rodzinnym, większą sprawczość od mężczyzn. Smutna refleksja na koniec. A już... Ale ta refleksja to nas prowadzi w jednym kierunku. Skoro mężczyźni w związkach mają mniej sprawczości, kobiety mogą się robić tak okropne, jak chcą, a mężczyźni, no, to jest silnik, który działa na paliwo zasilane. No, nie, będzie brzmiało to prymitywnie, ale w dużej mierze kobietą urodą i młodością, a kobiety nie chcą w stronę mężczyzn ani nawet być miłe, bo feminizm mówi, że to, że kobiety się uśmiechają, to już jest praca mentalna i one nie powinny jej wykonywać, nie powinny musieć jej wykonywać. To wtedy coraz większa część młodych chłopaków zadaje sobie pytanie, to po co? Po co ja mam coś robić? No tak, nie ma. A teraz mi się przypomniała taka rolka na Facebooku czy na Instagramie odnośnie płacenia na randkach, tak? Że w sumie tam i tak ten mężczyzna powinien płacić, bo jest pokazane na jednej scenie, że on tam płaci za obiad, a na drugiej, że ta kobieta tam nakłada krem, się pojawia tam $20, tam tak, używa tak, coś tam do włosów, kolejne $20 i w sumie ona więcej płaci niż on. No nie wiem, bo jeżeli chcesz być mężczyzną, który jest dla niej atrakcyjny, to wymaga od ciebie tą całą masę pracy i na siłowni, i poza siłownią. Ciuchy mężczyzn potrafią kosztować albo kosztują więcej czasami niż ciuchy kobiet. Co prawda my możemy w nich częściej chodzić, no ale jest jak jest. Z tym płaceniem to jest ten numer, że to się w dalszym ciągu nie będzie zmieniało, ponieważ jako gatunek jesteśmy zaprogramowani, że to mężczyźni mają prowadzić, mają tworzyć tą ramę, o której mówi Red Pill. Rama to jest świat, w który wprowadzam kobietę. No jeżeli ja mam swój świat, to jest moja rama, to wszystko jest moje, no to ja to też utrzymuję. I płacenie na tej randce to jest częściowo element dość często tworzenia tej nieszczęsnej ramy. Sęk w tym, że to się nie robi, nie płaci dla kobiety, która ma takie podejście, że tichi, poszłam na randkę i mam cię gdzieś. No tak. To nie jest tak, że no, ja robię to dlatego, że jestem miłym kolesiem. Nie, ja robię to dlatego, że dbam o swoje. A jak ty nie jesteś moja, to płać sama za siebie. Teraz już... Możemy być na układzie przyjaciele z korzyściami, friends with benefits,
możemy funkcjonować na zasadzie, że ty będziesz w moim friendzonie, ale pamiętaj, kochana, że dla kobiety to oznacza spotkania biblijne, seks, ale bez korzyści wynikających z bycia kobietą, czyli bez ochrony, bez słuchania, co cię wkurzyło i tak dalej, i tak dalej. My właśnie przy pomocy feminizmu negocjujemy warunki, na jakich mają funkcjonować obie płcie. Dobra, tutaj mamy trochę pozytywniejsze przesłanie na koniec, więc teraz możemy już postawić kropkę. Ja nie wiem, czy pozytywniejsze, bo chłopaki bardzo się burzą o to płacenie na tej randce, no ale to takie są reguły tej gry, tylko że jeżeli ona oczekuje, że ja będę tradycyjnym mężczyzną, to niech ona nie liczy na to, że ja będę traktował jako współczesną kobietę, jako partnerkę. Więc jak ja płacę, to ty jesteś tradycyjną kobietą. No tak. Jak ja płacę, no kochanie, i to wywołało kiedyś gigantyczną burzę na Twitterku, nie na Twitterku, na TikToku jeszcze wtedy, kiedy mi konta nie pokasowali, gdzie stwierdziłem, że no, mężczyźni idą na randkę oczekując czegoś od kobiet, a kobiety były oburzone, że jakim prawem mężczyźni idą na randkę z jakimikolwiek oczekiwaniami. Jedyne ich oczekiwanie to powinno być takie, że będą miło spędzali czas, ponieważ kobieta zaszczyciła ich samą swoją obecnością. No tak, ale w sumie robiąc cokolwiek w życiu, to zawsze robi się to po coś, więc... No nie, one nie robią tego niczego po coś, to jest wszystko właśnie nieokreślone, to nie może mieć reguł, nie może mieć w ogóle kategoryzacji, bo jeżeli będzie kategoryzacja, to będzie można to oceniać, a jeżeli oceniasz, o nie, nie wolno oceniać. Każdy jest indywidualny, nie znasz jego drogi, jej nie wolno oceniać. Jej postępowanie zawsze jest dobre. No tutaj wracamy znowuż w innym kierunku, gdzie chłopcy powinni mieć z tyłu głowy, że ta kobieca hipergamia i ten ich sposób spojrzenia nie obchodzi go, ile ich kosztowało, żeby dotrzeć w dane miejsce, w którym w danym momencie mężczyzna się znajduje. I tutaj chyba postawimy kropkę, bo to będzie świetny punkt wyjścia do rozważań przy naszym kolejnym spotkaniu. Tak, w kolejnym spotkaniu porozmawiamy o tej drodze mężczyzn, czy jakby to tam ładniej ująć. Więc rzeczywiście o tym w kolejnym odcinku. Naszym gościem był Roman Warszawski. Bardzo dziękuję. A zanim się pożegnamy, to jeszcze tylko w telegraficznym skrócie ogłoszenia z początku, czyli 1,5% w ramach rozliczeń PIT, książka i e-book w podzięce. Codzienna forma wsparcia, czyli buy coffee, stawianie kawy. Polecamy to, bo kawa zawsze się przyda, więc też zachęcamy. Konferencja Prawicy Wolnościowej 13-14 kwietnia. Na stronie konferencjaprawicy.pl są informacje i formy wsparcia. Warto się dorzucić do tej imprezy. Najnowsze wydanie najwyższego czasu. Tutaj 34 tysiące złotych, a może i więcej rocznie na każdego pracującego Polaka na wymysły ekologów, klimatystów zielonych, więc też ciekawe bardzo rzeczy zachęcam. No i Biblioteka Wolności, gdzie są różne książki z nowości, nowa generalna gubernia, redaktora Michalkiewicza, Zmiany klimatu, profesora Kowalczaka oraz też skromnie polecę Encyklopedię Antykultury, z której korzystałem na potrzeby tego programu, żeby trochę przeczytać o historii feminizmu, a jest to historia, jak już wspomnieliśmy, mocno zakłamana. Więc dziękuję raz jeszcze, zapraszam do subskrybowania tam, gdzie się da, bo tam, gdzie nas nie ma, to nas nie ma, ale Banbaj, Rumble, Twitter i tam gdzieś tam jeszcze Spotify, wideo, tam powinniśmy być. No i na YouTubie to mój kanał imienny, Jakub Zgierski, polecam subskrybować. Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.